Wyruszamy na trasę. Dziś dopłyniemy do Tamy. Takie są plany. Zostało jeszcze 7 km Inarioki do ujścia do Tamy, a potem 28 km Taną do kempingu Seitela. Końcowy odcinek Inari jest szeroki i pozbawiony większych atrakcji. Zakręt w lewo, zakręt w prawo i tak do przodu. To jest pierwsza odnoga, główna jest dalej, za tą wyspą. Inari łączy się z Taną dwoma dość wąskimi przesmykami między wyspami. Wygląda to raczej na ujście Tany do Inari niż odwrotnie. Ale po połączeniu to, czym płyniemy dalej, czyli Tana, jest już potężną rzeką. Nie brakuje szerokich plaż. Jak słusznie stwierdził Janek, płyniemy nizinną rzeką w górę. Należy więc zacząć czerpać przyjemność z widoków i innych okoliczności przyrody, a nie z samego płynięcia, które staje się momentami mozolne. Tana, mimo że wygląda tu na rzekę nizinną, różni się jednym istotnym aspekcie od rzek, jakie płyną w środkowej Europie. Nie niesie ona w ogóle mułu i plaże kamieniste są jak w górskim potoku, a piaszczyste jak nad Bałtykiem. I tak mija kolejna godzina i kolejna. Dzisiaj cień kontemplacji widoków. Ale mają plażę przed domem, co? Bo tam chyba będzie postój. Pół do trzeciej pora coś zjeść. Ten postój to przykład innych okoliczności przyrody. Czysta żwirowa plaża, skarpa z ciekawymi kamieniami i płożącą się macierzanką. I krystalicznie czysta woda w nizinnej rzece. To ładnie wygląda. To machę rzeka. Aha. Generalnie to ładnie, ładnie.
Momentami ta wielka woda przyspiesza. Nad takimi bystrzami unoszą się miliony muszek, a w wodzie stoją wędkarze. Kraina łososia. Jakiś horror na tych bystrzach. Dopływamy do kempingu Seitela. Kemping to duże słowo. Jest to w zasadzie nadrzeczne pole namiotowe z toaletą w łazience gospodarzy na skarb. Cena za to, jak na porządnym kempingu w Karigasnie. Nasze kajaki są ewenementem na tanie. Pływa tu dużo ludzi, ale pływają za rybą. Wszystkie kempingi i pola namiotowe są nastawione na obsługę wędkarzy. Tak wielkiej grupy jak nasza nigdy tu chyba nie było. Widok rzeki i gór z pola namiotowego trochę rekompensuje biwakowe niedostatki i ceny. Na odprawie Janek informuje o długości jutrzejszego etapu. 51 km. Ale ma być to najpiękniejszy widokowo etap wśród wysokich gór, a niektóre z nich ponoć pokryte śniegiem. Wszyscy decydują się płynąć. Godzina 23 to pora najpiękniejszego światła. Nie chce się iść spać.